Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Struk, jestem pracownikiem Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pracuję w Departamencie Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych. Mam przyjemność w dniu dzisiejszym razem z moją szanowną koleżanką, panią Agatą Miłochą, poprowadzić ten wykład online, którego tematem przewodnim będzie inspektor ochrony danych, fachowy doradca i audytor w placówkach oświaty. Jak zapewne państwo wiedzą, od 25 maja bieżącego roku w krajach Unii Europejskiej będziemy stosować bezpośrednio ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO. RODO jest odpowiedzią na współczesne wyzwania i problemy związane z procesem przetwarzania, z ochroną danych osobowych. Żyjemy bowiem w czasach niesamowitego postępu technologicznego, nauki, rewolucji cyfrowej. Jest to również czas powstania społeczeństwa informatycznego, czas globalizacji, w których coraz częściej niestety Dane osobowe traktowane są jako towar. W związku z tym musimy spowodować, aby te dane były lepiej chronione. RODO zawiera szereg nowych rozwiązań, instrumentów prawnych, które mają pomóc wzmocnić system ochrony danych. Jednym z tych elementów będzie, według mnie najistotniejszym elementem, będzie inspektor ochrony danych. Czy Inspektor Ochrony Danych jest jakimś nowym? Otóż w pewnym sensie mogą Państwo go już dzisiaj spotkać na korytarzach swoich placówek. Dlatego, że dużą część zadań Inspektora wykonują obecnie Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji. Chciałbym jednak podkreślić fakt, że z uwagi na wzmocnienie statusu, jak i różnice w zadaniach Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nie możemy postawić znaku równości pomiędzy tymi dwoma funkcjami. Będziemy starali się Państwu przybliżyć temat inspektora ochrony danych osobowych, w szczególności w aspekcie jego działania w Państwa placówkach. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym będziemy omawiać trzy kwestie. Po pierwsze, czy dyrektor szkoły jest zobligowany do wyznaczenia inspektora? Druga kwestia to będzie, czy jeżeli jestem zobligowany do jego wyznaczenia, to jako, jakie zadania jako dyrektor mam w stosunku do mojego inspektora? I w końcu, trzecie pytanie: jaka, Jakie są zadania i rola inspektora w mojej placówce? Pierwsze dwa, dwie kwestie będę omawiał ja, zaś trzecią kwestią mówi moja koleżanka pani Agata Miłocha. E, więc myślę, możemy już zacząć. Jeżeli chodzi o wyznaczenie inspektora, proszę Państwa, obecnie, e, obecnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych w aspekcie administratora bezpieczeństwa informacji wprowadza uprawnienie do jego powołania. Taki stan rzeczy będzie obowiązywał do 24 maja 2018 roku. RODO wprowadza tutaj, można powiedzieć, w pewnym sensie rewolucję, dlatego że co do zasady wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych będzie uprawnieniem. Jednakże RODO wskazuje pewne przypadki, w których obowiązek wyznaczenia będzie istniał obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. Jakie to są przypadki? Po pierwsze, i jeżeli administrator lub podmiot przetwarzający e, musi wyznaczyć inspektora, zawsze gdy przetwarzania dokonuje organ i podmiot publiczny z wyłączeniem sądu w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości, jeżeli główna działalność administratora lub podmiotu, podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które wymagają systematycznego i regularnego monitorowania danych, w sposób na dużą skalę i w końcu, jeżeli główna działalność administratora i podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych wrażliwych. Pewnie zwrócili Państwo uwagę na podpunkt A. Jest to rzeczywiście punkt, który nas powinien interesować najbardziej, szczególnie dyrektorów szkół publicznych. Mamy tutaj powiedziane, że przetwarzanie dokonuje organ lub podmiot publiczny. Proszę Państwa, RODO nie definiuje definicji organu lub podmiotu publicznego. Kwestia ta została pozostawiona do uregulowania państwom członkowskich przepisach wewnętrznych. Zgodnie z nowym projektem ustawy o ochronie danych osobowych z marca tego roku przez organ lub podmiot publiczny należy rozumieć podmioty publiczne wskazane w artykule 9 ustawy o finansach publicznych. Jeżeli przepis w takim brzmieniu zostanie uchwalony, to już dzisiaj mogę państwu powiedzieć, że wszyscy dyrektorzy szkół publicznych, placówek oświatowych publicznych będą zobligowani do wyznaczenia inspektora. W tym miejscu możemy również sobie zadać pytanie, a co z szkołami czy podmiotami, placówkami publicznymi, placówkami oświaty niepublicznymi? No Z uwagi, tak jak powiedziałem, jeżeli przepis w tym brzmieniu zostanie uchwalony, te podmioty nie są podmiotami publicznymi, więc przesła... kryteria w... wymienione w punkcie A nie będą miały zastosowania. Czy oznacza to, że dyrektor takiej szkoły czy placówki niepublicznej nie musi wyznaczać wcale inspektora? No Proszę Państwa, nie do końca. To znaczy, wskazane jest, aby dyrektor czy dyrektor przeprowadził analizę, ocenę, czy nie zachodzą przypadkiem pozostałe kryteria wskazane w punkcie B i C artykułu 37 ustęp 1 To znaczy jeżeli chodzi o punkt B czy mamy do czynienia z główną działalnością polegającą na regularnym i systematycznym monitorowaniu na dużą skalę danych osobowych czy w punkcie C czy mamy do czynienia z główną działalnością polegającą na przetwarzaniu na dużą skalę danych wrażliwych jeżeli podmiot stwierdzi po tej analizie, że nie zachodzą te kryteria, to oczywiście taki, taki podmiot niepubliczny, placówka oświatowa niepubliczna nie będzie zobligowana do wyznaczenia inspektora. Chciałbym jednak tutaj zwrócić uwagę, że na e, opinię wytyczne Grupy Roboczej artykułu 29 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych, która wskazuje, że jako dobrą praktykę, że nawet jeżeli podmiot stwierdzi, że nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, e, dobrą praktyką będzie jednak wyznaczenia takiej osoby. Kolejną kwestią, którą warto omówić, proszę Państwa, kto może być moim inspektorem ochrony danych? Nie ma tutaj jakichś wielkich zmian. Tak jak obecnie, może to być członek personelu lub osoba z zewnątrz, świadcząca nam usługi na podstawie umowy. Które, które, który model jest lepszy? Nie da się tego jednoznacznie ocenić. Państwo powinni to zrobić w własnym zakresie. Na pewno muszą Państwo wziąć pod uwagę wielkość swojego podmiotu ilość danych, jakie państwo tam przetwarzają, ilość danych wrażliwych, kwestie procesów przetwarzania, systemów informatycznych, zabezpieczeń. Ale moim zdaniem najważniejszą kwestią, jaką należy, przez, przez pryzmat, jaką należy doceniać, są kwalifikacje przyszłego inspektora ochrony danych. Z tym pytaniem również jest związana jedna kwestia, często jest to zadawane przez przyszłych przez administratorów, czy nawet inspektorów, czy jeżeli zostaje wyznaczony na inspektora ochrony danych, mam się zajmować wyłącznie kwestiami ochrony danych, czy w tym samym czasie mogę wykonywać również inne zadania. Proszę Państwa, RODO daje taką możliwość. Inspektor ochrony danych może wykonywać również. Inne zadania. Przy czym Państwo, jeżeli Państwo dojdą do takiego wniosku, to muszą Państwo przeprowadzić analizę, czy przypadkiem nie zakłóci to niezależnego i właściwego wykonywania obowiązku przez inspektora. Należy tu uwzględnić przede wszystkim, dokonując tej oceny, uwzględnić trzy kryteria. Po pierwsze, organizacyjne. Czy inspektor, mój inspektor ochrony danych osobowych, podlega dyrektorowi szkoły? Po drugie, kryterium merytoryczne. Czy wykonując inne zadania, nie wpływa to negatywnie na niezależne wykonywania zadań inspektora. I w końcu trzecie kryterium, czasowe. Czy inspektor ochrony danych osobowych będzie miał na to wszystko po prostu czas? Tutaj także w tym artykule 38 ustęp 6 RODO jest wskazane, podkreślone, aby to nie powodowało konfliktów, wykonywanie innych zadań nie powodowało konfliktu interesów. Proszę Państwa, niepowodowanie konfliktów interesów jest związane z niezależnością inspektora. Należy to podkreślić, że inspektorem ochrony danych osobowych nie może być osoba, która decyduje o sposobach i celach przetwarzania danych. I jest to o tyle ważne, że to nie jest tylko dyrektor placówki. To może być osoba, a także inne osoby, które w jakikolwiek sposób mają wpływ na sposoby i cele przetwarzania danych. Dlatego grupa robocza wskazuje, że bardzo dobrą praktyką byłoby wskazanie, zidentyfikowanie tych stanowisk, które są niekompatybilne z funkcją inspektora. Wspólny IOD dla kilku podmiotów. Jest to temat, można powiedzieć, topowy dla podmiotów publicznych, są one bardzo zainteresowane. Czy taka możliwość istnieje? Proszę Państwa, istnieje. Jeżeli mamy do czynienia z podmiotami przetwarzającymi dane w pewnym obszarze, gdzie pewne procedury czy systemy organizacyjne są podobne, jak najbardziej jeden inspektor ochrony danych osobowych może być wyznaczony. Przy czym należy pamiętać, że obowiązki inspektora ochrony danych osobowych wymagają jego zaangażowania u administratora, którego wyznaczył. Także jest to, te obowiązki wymagają efektywnego, efektywnej obecności i dostępności dla pracowników administratora danych. Co więcej, w pierwszym okresie czy latach obowiązywania RODO jednym z zadań inspektora ochrony danych będzie Dbanie o kulturę ochrony danych osobowych, o tłumaczenie zawiłych przepisów, o implementację elementów ogólnego rozporządzenia, które w wielu przypadkach są dla nas nowością. Ponadto musimy pamiętać, że inspektor ochrony danych osobowych będzie punktem kontaktowym nie tylko dla osób, których dane dotyczą, ale również dla organów nadzorczych. Należy przemyśleć, czy po prostu na to wszystko czas, jeden inspektor ochrony danych w kilku podmiotach będzie miał czas. Jeżeli jednak Państwo dojdą do wniosku, że jak najbardziej to nie stoi w sprzeczności, muszą Państwo pamiętać, że obowiązek zawiadomienia organu nadzorczego o danych kontaktowych inspektora spoczywa na każdym z administratorów z osobna, czyli nie może być, nie ma, nie może być taka sytuacja, że jeden podmiot w imieniu wszystkich zgłosi dane kontaktowe. Każdy musi to dokonać samodzielnie. Kwalifikacje do pełnienia funkcji. Proszę Państwa, to są chyba najbardziej według mnie ważne kwestie związane z wyznaczeniem. Obecna ustawa o ochronie danych osobowych, jeżeli chodzi w kontekście administratora bezpieczeństwa informacji, wskazywała, że administrator bezpieczeństwa informacji musi mieć wiedzę. RODO idzie jeszcze dalej. Podkreśla, że musi to być, muszą być to odpowiednie kwalifikacje, które należy rozumieć poprzez fachową wiedzę i umiejętność wypełniania zadań. Jak ocenić poziom wiedzy fachowej? No, grupa robocza wskazuje, że no nie, nie da, nie, poziom wiedzy fachowej nie jest nigdzie wyraźnie oznaczony, zaznaczony, ale musi być współmierny do charakteru skomplikowania ilości danych przetwarzanych u administratora. Fachowa wiedza to również przede wszystkim wiedza na temat prawa i praktyk w zakresie RODO, innych przepisów unijnych, jak i również przepisów krajowych dotyczących ochrony danych. To również wiedza na temat sektora, w którym się poruszamy, czyli w przypadku szkół będzie to sektor publiczny. Jest to również odpowiednia wiedza na temat systemów informatycznych, zabezpieczeń, a także skomplikowanych procesów przetwarzania w naszym podmiocie. A jeżeli chodzi o szkoły publiczne, jest to jeszcze ten aspekt, czyli znajomość procedur administracyjnych. Proszę Państwa, tutaj jeszcze drugim, drugą jakby przesłanką jest umiejętność wypełniania zadań. Co należy rozumieć przez tę umiejętność wypełniania zadań? Należy ją interpretować przez pryzmat bo przede wszystkim cech, czyli nieskazitelnego umiejętności wykonywania, rzetelnego podejścia do wykonywania swoich zadań, wysokiego poziomu etyki zawodowej, po drugie kwalifikacji inspektora. I po trzeciej, jego pozycji w strukturach organizacji. Tu chciałbym również dodać, proszę Państwa, że mimo, że RODO podkreśla tak bardzo tą fachowość, wiedzę fachową, to nigdzie w nie jest zaznaczone, jakby powiedzieć, kryteria czy sposób weryfikacji tej wiedzy fachowej. Oznacza to między innymi, oznacza to przede wszystkim to, że inspektor ochrony danych osobowych nie musi dokumentować tej wiedzy w postaci jakichkolwiek, nie wiem, certyfikatów, dokumentów. Oczywiście dobrze i będzie naprawdę na pewno m, posiadanie takich e, szkoleń czy dokumentów, certyfikatów e, w przypadku wyboru inspektora ochrony danych osobowych będzie naprawdę pe pewnie w, e, jednym z elementów decydujących. Jednakże należy podkreślić, że inspektor ochrony danych osobowych nie musi e, dokumentować tej wiedzy fachowej. E... I w ten sposób doszedłem do pytania drugiego, czyli w jaki sposób muszę jako dyrektor szkoły wspierać mojego inspektora. Szanowni słuchacze, nie wystarczy powołać inspektora, wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych, jeżeli nie zagwarantuje mu się odpowiedniego środowiska, odpowiednich warunków, w których będzie on mógł funkcjonować. RODO bardzo akcentuje ten elementy. I na czym polega to wspieranie? W artykuł 38 ustęp 1 RODO wskazuje, że powinien być inspektor właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. Chodzi o to, interpretując ten artykuł, chodzi o to, proszę Państwa, że po pierwsze inspektor musi mieć dostęp do wszystkich spraw związanych z ochroną danych. E, tu należy podkreślić bardzo mocno do wszystkich. Także tych, które z punktu widzenia dyrektora wydają się mało istotne. Czyli nie mamy tu, nie, nie będziemy dzielić tu danych na mało istotne, czy dane, prawda, które mają jakieś znaczenie. Nie. Po drugie, powinien być informowany niezwłocznie, czyli powinien zostać włączany jak najszybciej, aby mógł efektywnie podjąć działania bez zbędnej zwłoki. I powinien być włączany niezwłocznie włączany, czyli włączany właściwie, czyli powinien, powinny być spełnione takie warunki, które umożliwią aktywne i szybkie działanie inspektora. Ponadto dobrą praktyką byłoby, jeżeli inspektor ochrony danych, inspektor ochrony danych osobowych brał, umożliwić mu udział w spotkaniach najwyższego kierownictwa w, w zakresie spraw dotyczących przetwarzania danych. Inspektor ochrony danych osobowych powinien również uczestniczyć w, wydawaniu, w uczestniczyć w wydawaniu decyzji, choćby przez, nie wiem, umożliwienie mu zapoznania się z projektem decyzji w celach konsultacji. Dobrą praktyką będzie także wskazanie wewnątrz, żeby dyrekcja po prostu określiła sytuację, w których te konsultacje będą z inspektorem obowiązkowe. No, i myślę, że bardzo ważnym elementem jest to, aby to stanowisko inspektora ochrony danych osobowych było zawsze brane pod uwagę. Grupa robocza artykułu 29 wskazuje również, że w przypadku podjęcia decyzji sprze sprzecznej z opinią inspektora w zakresie ochrony danych osobowych, aby ten fakt był dokumentowany, udokumentowany wraz z podaniem przyczyny pod podjęcia takiej, a nie innej decyzji. E, jako e, dalej, formy wsparcia inspektora. Tu mamy wymienione podstawowe formy wsparcia, czyli dyrektor szkoły powinien zapewnić odpowiednie zasoby, dostęp do danych osobowych, a także do zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej. Jeżeli chodzi o zasoby, to należy je rozumieć szeroko. Są to jest to wsparcie finansowe, kadrowe, infrastrukturalne, czyli odpowiednie pomieszczenia, przyrządy, sprzęt, wyposażenie. Na pewno bardzo ważnym elementem będzie czas. Czas, który dyrektor szkoły zapewni inspektorowi, aby mógł swobodnie wykonywać swoje obowiązki. Na pewno wsparciem będzie powiadomienie całego personelu szkoły o tym, że mamy wyznaczonego inspektora ochrony danych. I jeżeli chodzi, proszę Państwa, o wiedzę, fachową. To dyrektor musi wspierać inspektora ochrony danych osobowych w utrzymaniu jego wiedzy dotyczącej prawa, technologii czy zabezpieczeń. Ale nie tylko. Inspektor ochrony danych osobowych z uwagi właśnie na swoje obowiązki edukacyjne w stosunku do członków personelu powinien także wziąć udział w szkoleniach dotyczących interaktywnej komunikacji czy sposobów przekazywania wiedzy innym osobom. Inne gwarancje niezależności. Jest to, można powiedzieć, też jakaś forma wsparcia, na pewno bardzo ważna, polegająca na powstrzymywaniu się dyrektora czy najwyższego kierownica od pewnych działań w stosunku do inspektora. Przede wszystkim wskazuje tutaj ten przepis, że inspektor nie może otrzymywać instrukcji. Proszę Państwa, w zakresie wykonywania zadań wskazanych w artykule 39. Inspektor nie może otrzymywać instrukcji w zakresie sposobu działania, podjęcia środków zaradczych, osiągnięcia celu, czy ewentualnie konsultacji z organem nadzorczym. Nie, w tych kwestiach nie możemy wydawać żadnych instrukcji. Nie oznacza to oczywiście, że inspektor posiada uprawnienia decyzyjne przekracza, wynik, przekraczające poza niezwiązane z wykonywaniem zadań wskazanych w artykule 39. E, inspektor nie może być również odwoływany ani karany. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kary, to należy je rozumieć jako kary nawet te bezpośrednie i pośrednie. Mogą to być kary polegające na wstrzymaniu awansu takiego inspektora, uniemożliwieniu rozwoju zawodowego. E, musimy pamiętać również, że nie, nie chodzi tu o nawet sam fakt ukarania kogoś, tylko, tylko o. Możliwość ukarania, bo w tym momencie ogranicza czy powoduje to, że inspektor ochrony danych osobowych może obawiać się podjęcia odpowiednich działań. No i jeżeli chodzi o kwestia odwołania, proszę Państwa, inspektor ochrony danych osobowych w zakresie wykonywania swoich zadań nie może zostać odwołany. Jeżeli chodzi, to nie oznacza oczywiście, że inspektor ochrony danych osobowych jest osobą nietykalną w przypadku na przykład kradzieży czy innych rzeczy jak najbardziej inspektora ochrony danych osobowych jak najbardziej można odwołać i ostatnim takim elementem który należy tutaj podkreślić jest podległość najwyższemu kierownictwu administratora chodzi proszę państwa że ta relacja pomiędzy inspektorem takie ułożenie relacji pomiędzy inspektorem a dyrektorem będzie gwarantowało, że dyrektor szkoły w przypadku podjęcia decyzji sprzecznej z opinią inspektora, ten inspektor ochrony danych osobowych będzie miał bezpośredni, nie przez pośredników, kontakt z dyrektorem będzie mógł mu wyjaśnić swoje opinie swoje wskazówki. Jest to również, myślę, bardzo korzystne dla samego dyrektora, dlatego że może on, Podjąć decyzję w oparciu o opinię inspektora, który ma bardzo dużą wiedzę na temat procesu przetwarzania, a w związku z tym podejmie decyzję najbardziej efektywną w zakresie przetwarzania danych. Proszę Państwa, teraz będzie krótka, pięciominutowa przerwa, po której bardzo, ważny, bardzo ważną część naszego wystąpienia, czyli zadanie inspektora ochrony danych osobowych, omówi moja. Koleżanka pani Agata Miłocha. Dziękuję państwu bardzo za, za czas. Dzień dobry państwu. Przechodzimy do trzeciej części naszego wykładu, czyli zadań i roli inspektora ochrony danych w zapewnieniu zgodności przetwarzania danych z prawem. Proszę państwa, zadania inspektora ochrony danych przedstawione są na poniższym slajdzie. Inspektor ochrony danych pełni na gruncie RODO potrójną rolę rolę doradcy, rolę doradcy, audytora i pośrednika. W rolę pośrednika wchodzi e, wypełniając trzy ostatnie zadania, które zostały wskazane na slajdzie. Chodzi tutaj o współpracę z organem nadzorczym, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, jak również pełnienie funkcji roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą. Proszę zauważyć, że zadania Inspektora Ochrony Danych zostały wskazane w sposób bardzo ogólny, wobec czego Inspektor Ochrony Danych razem z administratorem powinni w umowie, na przykład może być to uregulowane w umowie łączącej Inspektora Ochrony Danych i administratora, w jaki sposób mają być te zadania wykonywane. Administrator powinien również powiadomić pracowników, że jest wyznaczony w danej jednostce inspektor ochrony danych, jak również wskazać, jakie są jego zadania. W ten sposób możemy przejść do pierwszego zadania inspektora ochrony danych na slajdzie. Inspektor ochrony powinien informować i doradzać administratorowi oraz jego pracownikom o jego obowiązkach. To zadanie inspektor może wykonywać poprzez konsultacje indywidualne albo szkolenia grupowe. Kolejnym ważnym zadaniem inspektora ochrony danych jest monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pozostałych przepisów unijnych oraz krajowych przepisów odnoszących się do ochrony danych. Kolejnym ważnym zadaniem inspektora ochrony danych jest udzielanie na żądanie zaleceń, Administratorowi co do oceny skutków dla ochrony danych. Przechodząc teraz do drugiego zadania, które było wskazane na slajdzie, odnośnie monitorowania zgodności z RODO, tutaj możemy posiłkować się stanowiskiem Grupy Roboczej artykułu 29 w zakresie rozumienia pojęcia monitorowania zgodności z RODO. Grupa robocza wskazała na trzy elementy. Zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania, analizowanie i sprawdzanie zgodności przetwarzania, jak również informowanie i doradzanie, rekomendowanie określonych działań. Proszę Państwa, tutaj widać, jak bardzo aktywny będzie musiał być inspektor ochrony danych, jak bardzo będzie musiał stale i cyklicznie sprawdzać, czy e, procesy przetwarzania są e, zgodne z RODO. Ułatwieniem dla inspektora ochrony danych w wypełnianiu zadań jest zasada, która została określona w artykule 39 ust. 2 RODO, czyli wypełnianie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka. Inspektor ochrony danych powinien określić priorytety w wykonywaniu swoich e, zadań, czyli skupić swoją uwagę na Procesach, które niosą za sobą wysokie ryzyko, oczywiście nie zapominając o tych operacjach przetwarzania, które mają niskie ryzyko. To, to uwzględnienie ryzyka wspomoże inspektora w doradzaniu administratorowi, jakie należy podjąć szkolenia, na które operacje przetwarzania należy przeznaczyć więcej zasobów, albo czy na przykład nie będzie potrzebny audyt zewnętrzne. Proszę państwa. Tutaj oczywiście nie wyczerpaliśmy całości zagadnień, wobec czego wskazujemy informacje, które mogą znaleźć państwo na naszej stronie. Szczególnie polecamy Abi Informator. Dokonując takiego podsumowania naszego wykładu, warto wskazać, że rolą inspektora ochrony danych jest Zapewnienie zgodności przetwarzania danych w placówce, ale również na zewnątrz. Dlatego inspektor ochrony danych jest elementem dużego systemu ochrony danych, co przejawia się przede wszystkim we współpracy z organem nadzorczym, jak również w pełnieniu funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą. W interesie administratora jest wyznaczenie osoby, która będzie fachowcem i będzie mu doradzać, w bardzo istotnych kwestiach. Proszę zauważyć, że inspektor ochrony danych jedynie rekomenduje pewne rozwiązania, administrator danych to on będzie podejmował decyzję i to on będzie odpowiadał za wdrożenie um, wszystkich elementów, które zostały określone w ogólnym rozporządzeniu. Dziękujemy za uwagę.